Decyzja radnych podjęta, ale emocje wcale nie mijają, a widać to szczególnie na forach internetowych. Czy pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego stanie się szczecińską kością niezgody? Tak to na razie wygląda i co gorsze, emocje nie stygną, a są z dnia na dzień coraz większe. Sprawie przyglądają się ogólnopolskie media, politycy i komentatorzy, zaskoczeni rozmiarem sprawy. Jako człowiek, który się podpisał pod tym projektem społecznym, uważam, że to właśnie nie jest kontrowersyjne, ponieważ prezydent Lech Kaczyński był prezydentem Rzeczpospolitej i obojętnie, czy jesteśmy w Szczecinie, Pcimiu Dolnym, Krakowie, Warszawie, to taki pomnik można po prostu postawić. Natomiast co do dyskusji na forum Rady Miejskiej, no to już jest pytanie do radnych. Dlaczego nie chcieli przeznaczyć trochę czasu na to, żeby podyskutować? To oczywiście może wydawać się dziwne, że tej dyskusji nie było. Według doktora habilitowanego Macieja Drzonka cała sytuacja jest zaskakująca. Argumenty podnoszone przez niektórych komentatorów i uczestników dyskusji, szczególnie w internecie, często bardzo niemerytoryczne, a wręcz wulgarne. Pomnik ma powstać ze zbiórki, a nie z pieniędzy miejskich. To najczęstsze przekłamanie, jeżeli chodzi o sprawę monumentu. Natomiast jako politolog, w trosce właśnie o to, żeby budowanie pomnika dla prezydenta Kaczyńskiego, dodajmy ze środków społecznych, a nie publicznych, uważam, że lepiej byłoby, gdyby ta dyskusja się odbyła, ponieważ teraz przeciwnicy mają następny argument, że nie chciano z nimi rozmawiać. Ale powtarzam, miałkość argumentacji przeciwników, typu właśnie jakiś happening pod tytułem postawmy pomniki wszystkim prezydentom, no spowodował być może taką, a nie inną decyzję. Natomiast per saldo, gdybym miał doradzać PR-owsko, to bym doradzał jednak przeprowadzenie tej dyskusji. Brak dyskusji to jeden z elementów komentowanych najszerzej. Radni PiS tłumaczyli, że nie chcieli sądu nad Lechem Kaczyńskim na sali sesyjnej, a tak mogłaby się skończyć ewentualna dyskusja wokół pomnika. Według Artura Szałabawki, emocje niedługo powinny ucichnąć, a sam monument ma łączyć, a nie dzielić i tu cytat, pokazywać różnorodność Szczecina. Jest to temat, jak to mówi się w slangu takim politycznym i niepolitycznym, podgrzewany. Tak? I ten temat będzie podgrzewany przez długi okres. Dlaczego? Myślę, że powodem jest to, że no jest określone środowisko, może niezbyt liczne, ale bardzo, bardzo aktywne, szczególnie medialnie, które nie może jakby z tym tematem się pogodzić, aczkolwiek no dla mnie jest to przykre, bo ja cały czas mówię, zgoda i pojednanie. Pokażmy my w Szczecinie, że dosyć tych swarów, że można w zgodzie funkcjonować i można w zgodzie też ideologicznie żyć. Innego zdania jest oczywiście radny Arkadiusz Marchewka. W internecie trwa dyskusja. Profil facebookowy nie dla pomnika Lecha Kaczyńskiego polubiło blisko 11 tysięcy osób. Co ciekawe, powstał także profil nawołujący do powtórzenia wyborów do Rady Miasta. Ten ma polubień prawie 2 tysiące. Oba przypadki to bardziej manifest niż realne działanie polityczne, ale manifest znaczący, przekonuje radny Platformy Obywatelskiej. Nie może wyglądać demokracja w tym mieście. Radni PiS-u zdecydowali, że zakneblują usta tym, którzy mają inne zdanie od nich, a tylko przypomnę, że chcieliśmy przedstawić opinię osób, które miały całkowicie inne zdanie niż radni PiS-u i nawet nie mieliśmy do tego możliwości. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że radni PiS-u mają większość w Radzie Miasta i pewnie i tak podjęliby tę uchwałę, no ale czymś niedopuszczalnym jest, aby w ogóle nie dyskutować na tym, aby uniemożliwiać osobom, które mają inne zdanie, mówienie czegokolwiek na ten temat. No nie na... Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu PO, jak każdy przewodniczący klubu, mógł zabrać głos. Z mównicy jednak padło tylko zachęcenie do dyskutowania. Żadnych żarliwych mów raczej nie usłyszeliśmy. Kiedy radni PiS-u zgłosili propozycję zamknięcia dyskusji i podjęcia głosowania bez rozmowy na ten temat, to przewodniczący naszego klubu zwrócił uwagę, że nie może dojść do takiej sytuacji. Tłumaczył, że lepiej potem porozmawiać i na spokojnie podjąć decyzję po przedstawieniu konkretnych argumentów jednej i drugiej strony. No niestety radni PiS-u do spółki ze swoimi koalicjantami zdecydowali, że tej dyskusji nie będzie i żaden z radnych nie mógł się na ten temat wypowiedzieć. Kiedy powstanie pomnik, tego jeszcze nie wiadomo. Zbiórka pieniędzy jeszcze się nie rozpoczęła.